Jacek Soba z Kędzierzyn-Goźle, w sumie obecnie mieszkam we Wrocławiu. No i udało się wygrać maraton, chociaż przewaga była minimalna na mecie. Okazało się, że sobie ostatnie metry zwalniałem, a miałem 15 sekund chyba za sobą kolejnego zawodnika, więc miałem trochę szczęścia, że mnie nie wyprzedził. Dobra, proszę się przedstawić, zwycięzca maratonu. Jak się biegło? Jaka atmosfera na trasie? Paulina Janik, Karkonosz Running Team. No trasa trudna, nie ma co ukrywać. Jest trudna technicznie, szczególnie za zbiegi, gdzie jest dużo kamieni, dużo korzeni, czego ja nie lubię, więc musiałam tutaj podwójnie uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby się po prostu nie wywrócić. Jakie widoki na trasie? Jaka atmosfera była? No szczerze, to widoków nie zdążyłam po prostu podziwiać w trzech momentach. Ewentualnie spojrzałam i zobaczyłam coś dookoła. Jak biegnę i walczę o zwycięstwo, nie mam czasu po prostu na oglądanie, więc ciężko powiedzieć, ale na pewno pięknie. Trasa jak przygotowana? Jaka atmosfera jak na trasie? Przede wszystkim super oznakowana trasa. Naprawdę tu nie było ani jednego momentu, żebym się zastanawiała, w którą stronę mam biec, więc dla organizatora naprawdę brawa za to. Było momentami dużo błota, były też śliskie kamienie, więc trzeba było, mówię, na tych zbiegach szczególnie uważać, ale też dużo płaskiego terenu, co na profilu nie wyglądało aż tak, więc fajne zaskoczenie. Dziękuję bardzo. Dzięki.